na chwilę sam, ponieważ po raz pierwszy mówiliśmy o problemie Mirosławy Gołębiowskiej i chorobach jej dzieci przed 6 laty. 20-letnia obecnie Ania i 13-letni Krzyś nadal jednak chorują, bo powody tego są genetyczne i należą do rzadkich przypadków, z którymi medycyna słabo sobie radzi. A jeśli już, to wymaga to dużych nakładów finansowych. Choroby nękają Krzysia i Anię, a problem z finansami dotyka boleśnie ich mamę. Dzieci chorują, ja razem z nimi, na rzadką chorobę metaboliczną, hypobetalipoproteinemia. Jest to obniżony cholesterol, niedobrót triglicerydów, lipoprotein, które są potrzebne, żeby witaminy A, D, E, K, które są rozpuszczalne w tłuszczach, były wchłaniane przez nasze organizmy. Niestety, z tego względu występują niedobory. Trzeba to zamiennikami ze stanu uzupełniać. Pisałam do Ministerstwa Zdrowia, otrzymałam odpowiedź odmowną, stwierdzającą, że nie zrefundują, nie wyrażą zgody na import docelowy, ponieważ choroby rzadkie są drogie do leczenia. A Ania i Krzyś muszą przyjmować te leki, ponieważ tylko one potrafią nieco złagodzić skutki genetycznych powikłań, których Ania dość boleśnie doświadcza. Studiuje politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Idzie jej dobrze, ale brak leków od razu odbija się również na jej nauce. Jestem na drugim roku i podoba mi się bardzo ten kierunek. Mogłabym powiedzieć, że w pierwszym semestrze bardzo dobrze mi szło, ponieważ miałam cały czas leki. Niestety w tym drugim semestrze musiałam tak naprawdę leki przyjmować tylko w tych okresach, kiedy miałam jakieś kolokwia, egzaminy, kiedy miałam sesję, a w trakcie już troszeczkę gorzej mi szło, gorzej się czułam. Mam też takie problemy, że wstaję na przykład rano i cały czas bolą mnie mięśnie. I to jest bez ustanku. Krzyś jest autystycznym chłopcem, ma padaczkę, chore serce i tylko dzięki wytrwałej pracy mamy oraz systematycznym terapiom sensorycznym symptomy tych chorób są zminimalizowane. Jednak bez leków i jego stan i stan zdrowia Ani pogarszają się. A Krzysiu chodzi do szkoły specjalnej. Tu w Polsce, tak? Tak. Jestem zadowolona. Jest to naprawdę odpowiednia szkoła dla niego. Jest lubiany w szkole przez nauczycieli, jak i przez uczniów. Tak samo i w drugą stronę. Krzysiu też lubi nauczycieli, lubi kolegów ze szkoły. Teraz poszedł do klasy szóstej. Na chwilę obecną jeszcze nie rozpoczął roku szkolnego z tego względu, że chorował. Zachorował mi na anginę i dopiero jutro pójdzie do szkoły. Już też nie mogą się na niego tam doczekać. Funkcjonuje jak funkcjonuje. Tak jak widzicie Państwo, lubi przeszkadzać, zawsze gdzieś coś. Bardzo lubi lepić z plasteliny. Rodzeństwo zżyte jest ze sobą i widać to na każdym kroku. Bardzo się kochają z Anią, tak jak widać. Także Ania za nim jest, on za Anią, chociaż może tu być za Anią, że bardziej ją kocha, jak ona coś ma. Tak, ale naprawdę no, widać, że łączą, pomimo, że jest różnica wieku, ale widać, że po prostu są za sobą. No jest moim małym braciszkiem. No jest jeszcze jedna starsza siostra, ale ona już ma swoją rodzinę, tak? I też ona właśnie za Krzysiem jest. Właśnie dzięki niej została uruchomiona ta zrzutka. To, co zależy tylko od rodziny, mamy i rodzeństwa, wydaje się więc całkowicie zaspokojone. Serca, czułości i pracy koniecznej do prawidłowej terapii nie brakuje. Problem zaczyna się od tych materialnych kwestii, na które nie zawsze ma się wystarczający wpływ. Chciałabym prosić Państwa za pośrednictwem naszej telewizji o wsparcie nas w takiej sprawie. Otóż musimy wykonać badania genetyczne. Termin badań jest 23 września. Czas niestety ucieka. No i muszę dla dzieci kupić witaminy. Są to zastępcze preparaty za witaminy A, D, E, K ze Stanów Zjednoczonych. Niestety nie stać mnie na to. Koszt tego przedsięwzięcia jest około 12 tysięcy. Badania około 6 tysięcy, no i 6 tysięcy te witaminy. Pani Mirosława i starsza jej córka uruchomiły już w czerwcu zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl. Tam jednak pojawił się dotąd tylko ułamek kwoty potrzebnej na badania.
Kto zechciałby wspomóc leczenie Krzysia i Ani, może przekazać pieniądze przez ten portal, wpisując nazwę zrzutki, badania genetyczne i preparaty witaminowe medycznego zastosowania, albo wpłacić je bezpośrednio na konto Mirosławy Gołębiowskiej. Można się ze mną kontaktować telefonicznie, bo można też wpłacać do mnie bezpośrednio na konto, bo ja już w piątek 20 muszę te pieniążki mieć w ręku, żeby można było w poniedziałek 23, jak pojedziemy na te badania, żebym mogła z automatu, z konta na konto wpłacić, bo ja lekarzowi nie daję pieniędzy do ręki, tylko to jest na Fundacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W całej sprawie wszystko jest więc przejrzyste i jasne, a pani Mirosława jest do tego gotowa każdemu przedstawić rachunki i przelewy, które będą dotyczyć badań. Kontakt telefoniczny do Mirosławy Gołębiowskiej to 782 145 867. Wpłacając zaś pieniądze na jej konto, należy dopisać, że jest to wpłata na badania genetyczne i preparaty witaminowe medycznego zastosowania dla Ani, Krzysia i Mirosławy Gołębiowskich, ponieważ wówczas te kwoty będzie można odpisać jako darowiznę od podatku.